Cześć, witam Was. Dzisiaj trochę nietypowo z samochodu, póki co. Jesteśmy w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, właściwie w Gorzowie Wielkopolskim. W Gorzowie. Jest ze mną Robert Pacer z firmy Agro Eco Power. Robert, powiedz, czym się firma zajmuje? Witam wszystkich. Agro Eco Power zajmuje się modyfikacjami oprogramowania w maszynach rolniczych. Głównie jest to zwiększanie mocy, obniżanie spalania. Skorzystamy dzisiaj z dnia, gdzie w okolicach grasuje nasz technik Irek. Zajrzymy w jego grafik, podjedziemy do maszyn, które dziś ma do zrobienia. Zobaczymy, jak jego praca przebiega w ciągu całego dnia. Także witamy Was ponownie. Jesteśmy dzisiaj we wspomnianym Gorzowie. Trafiła nam się niezawodna, starsza jednostka. Zobaczcie, 8310, model John Deere'a produkowany od 99 roku, a służą nam do dziś. Także zobaczymy, co kolega Irek dzisiaj nam z tym wykona. Także za chwilkę będzie wjeżdżał, podłączy się z hamownią, następnie przystąpi do dalszej pracy. Kolega Irek właśnie zaczyna podłączać John Deere'a do hamowni. Tak jak widzicie, większy wałek, żeby obciążenie wytrzymało to wszystko. Także cały proces musi w odpowiedni sposób zostać wykonany. Tak więc po uprzednim rozgrzaniu maszyny technik Irek przystąpi do odmierzenia jej. Zobaczymy, co pokaże nam hamownia po jej odhamowaniu. Pomiar pokazał nam 236 koni i 1046 momentów, także mimo tego, że maszyna jest troszeczkę już starsza, nie oznacza to, że będziemy mieli mniej mocy w podstawie. Odpowiednie serwisowanie i użytkowanie maszyny pozwoli nam to, aby w polu wykorzystać jej potencjał. Tak więc zobaczymy teraz, jak ile kolega Irek będzie dalej postępował z działaniami, z modyfikacjami, jeżeli chodzi o oprogramowanie, do czego już w zimie przystępuje. Tak więc podejrzymy jego pracę w dalszym ciągu. Korzystając z okazji, że jesteśmy w gospodarstwie, w którym wykonujemy nie pierwszą maszynę, 8310 to już jest trzecia maszyna z kolei. Jako pierwszą robiliśmy John Deere'a 6170M, w którym to była modyfikacja wykonana na 192 konie. I ponad już 4 lata funkcjonuje ta maszyna w pełnym zakresie mocowym, ma 6960 motogodzin. Kolega Irek w międzyczasie po prostu sprawdzi parametry oprogramowania, które są tutaj zawarte, w ramach tego, że nasi klienci otrzymują to na starcie. W momencie, kiedy dokonywana jest modyfikacja oprogramowania, klient otrzymuje coś takiego jak wsparcie techniczne. Polega to na tym, że może się zdarzyć usunięcie tego programu poprzez na przykład serwis, poprzez aktualizację oprogramowania, resetowanie sterownika. Wszystkie wartości nasze zawierane są w ECU, czyli jednostce sterującej. Wiadomo, w dzisiejszych czasach wszystko jest zawarte w komputerach, także i tutaj w nowoczesnych maszynach typu właśnie ciągniki, ale można utracić to. W związku z tym takie oprogramowanie przywracamy już nieodpłatnie naszym klientom, którzy mają to w pakiecie na starcie. Po dłuższym oczekiwaniu technik Irek otrzymał z powrotem zmodyfikowany program, który jest obecnie wgrywany z powrotem do jednostki sterującej, czyli ECU, i mam nadzieję, tak samo jak Wy, jesteśmy ciekawi, jaki będzie tego wynik. Także zobaczymy za chwilę. Tak więc teraz widzieliście, załączył się wałek, odeszliśmy na bezpieczną odległość, ze względu na to, że same użycie hamowni jednak to jest duże obciążenie, więc warto być w bezpiecznym miejscu. Tak więc zobaczcie, jak wygląda proces hamowania John Deere'a 8310. Mamy już wynik, co nam dał
8310, tak więc 56 koni do góry i 276 Nm, tak więc łącznie 292 koni i 1322 Nm na plus. W związku z tym całkiem nieźle wypadła nam stara ósemka. Będziemy testować, co nam to da w polu. Jest to gospodarstwo, na którym wykonywaliśmy nie tylko John Deere, ale też znalazła się tutaj Valtra T140. Blisko 4,5 roku temu wykonywaliśmy tutaj modyfikację. Było to dołożone 30 koni, blisko 140 Nm. W dalszym ciągu funkcjonuje i cieszy się wielkim powodzeniem na tym gospodarstwie. Jeżeli jesteście ciekawi, ile mocy dojdzie do waszej maszynie, zapraszamy na www.agroekopower.pl. Tam znajdziecie wszelkie informacje o naszej firmie, o wykonywanych modyfikacjach, ale także katalogi maszyn. Klikacie na swoją maszynę, rodzaj maszyny, wybieracie model, znajdujecie informacje, ile jest modyfikacji, ile jest mocy, przepraszam, przed, jak i po. Także zapraszamy. Kończymy pracę w tym gospodarstwie. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy wam całkiem fajny obszar działania, jaki zmodyfikowaliśmy John Deere 8310, gdzie będziemy weryfikować testy razem z tym klientem. Także dzięki raz jeszcze i do zobaczenia.